Witam bardzo serdecznie z tej strony. Kończę dzisiaj w takim trochę innym materiale. Takie info po pojawiło się kilka dni temu e, odnośnie nadchodzącego czwartego rozdziału, tudzież chapteru, zwał jak zwał, zależy w jakim języku się e, posługujemy, do Disney Lorcana TCG. Jak wiecie, jeżeli śledzicie temat, to niedawno dopiero wyszło Into the Inklands, czyli obecny najnowszy trzeci chapter. A kilka dni temu, przed weekendem, dokładnie, bo tu jak widzicie w dniu nagrania, jest e, informacja sprzed pięciu dni zostały pokazane rzeczy które będą dostępne w czwartym czapterze nowym, który się ukaże oficjalnie na całym świecie 31 maja gdzieś tam w jakichś punktach, chyba w Disneylandzie i gdzieś jeszcze w jeszcze jakichś takich konkretnych punktach będzie można nabyć to przedpremierowo dwa tygodnie wcześniej bodajże, tam 15 czy któregoś tego typu gdzieś te informacje widziałem, ale zniknęła mi ona, o, Early Sales Begin May 17th Uh, I for local game and hobby stores, as well as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort and other official Disney locations. Czyli jeżeli gdzieś mieszkacie w krajach, które, no głównie pewnie w Stanach, ale w innych krajach pewnie gdzieś też są jakieś resorty, czy też Disney World, Disneylandy itd to być może tam bylibyście w stanie nabyć te nowe produkty wcześniej, czyli tego 17 maja. Plus, ja mówiłem 29 maja, no to miałem na myśli 31, więc źle powiedziałem. 31 maja będzie oficjalna premiera tego dodatku. I co mnie zaskoczyło? Bardzo fajny projekt, produkt, który zamierzam na 100% nabyć. Będzie to Illuminis Quest Deep Trouble. To, to zamieni naszego gift seta, który ostatnio, jakiś czas temu otwierałem na kanale. Będzie Deep Trouble Illuminate's Quest i jest to nowa rzecz, która zaoferuje nam możliwość gry solo lub w kooperacji do czterech osób. Tak mniej więcej to będzie wyglądało. Będą dwie talie predefiniowane. Jedna talia gracza, jakby. Sztucznej Inteligencji, sztucznej inteligencji, no, gra po prostu, będziemy grać z grą przeciwko Ursuli, która jest tutaj narysowana i ona będzie miała specjalny taki dek z żółtym rewersem. Będzie można grać właśnie w trybie kooperacyjnym. Zestaw ten Illuminers Quest zawiera dwie talie, tak jak wspomniałem, czyli jest wariant solo lub dla dwóch osób. Z tą opcją, że jeżeli ktoś również będzie miał jakieś talie. To będzie można grać y, aż do czterech osób. Designed for one to two players but able to be expanded to four players will be able to either use pre-built decks or their own decks to play through a story of Chasing the Glimmer Ursula to Heller a at the edge of Lorcana. Także będzie można grać maksymalnie w cztery osoby w trybie kooperacyjnym przeciwko Ursuli. Ciekawa opcja, powiem szczerze, aż tak wielu karcianek kolekcjonerskich nie liznąłem w swojej karierze. Ale przynajmniej osobiście nie kojarzę, żeby którakolwiek wprowadziła tryb kooperacyjny. Mówię typowo o karciankach kolekcjonerskich. Nie mówię tu o grach typu Hero Realms czy, czy innych tego typu karciankach, które tam miały jakieś takie swoje dodatki. Mówię tu stricte o karciankach kolekcjonerskich, TCG lub CCG. Ja z dawnych lat bardziej byłem nauczony, że jest to CCG, czyli collectible card game, a nie trading card game, jak to jest w przypadku TCG. Eee, dlatego bardzo często może się gdzieś mi tam jakoś ze starych czasów y, powiedzieć CCG, a nie TCG. Y, tak więc, no, co będzie w tym dodatku? No to na pewno dwa nowe starter deki, które tu widzicie. Jeden będzie z Herkulesem i jakąś tam postacią, druga będzie z jakimiś tam dwoma postaciami, których nie znam. Yy, I Będą również oczywiście dostępne pojedyncze boostery, będą oczywiście boosterboxy, e, będą iluminir Strowy e, z takimi fajnymi przekładkami z kolorami i rzadkości, czyli jak to oglądaliście iluminir mojego z Into the England, no to tam były kolory tuszu, czyli te sześć kolorów, jakie są dostępne w grze. W tym iluminir Strowie poszli w grafikach na przekładki postaci symboli rzadkości, czyli common, common, rare, super rare, legendary, i enchanted, co też bardzo ładnie wygląda. Będą kostki i będą, będzie też znacznik lore'a, czy jak to kliknę, to ok, dobra, bo tak pokazuję, a bałem się, że mi się coś dziwnego tworzy, jak to kliknę, także no, tak będzie wyglądał e, ten Ursula's Returns, tu jest chyba jakiś Rucker z nie, niemieckiej wersji chyba. No, 8 boosterów z najnowszego dodatku, 6 przekładek, pudełko, kostki, obrażeń i ten lore Tracker e, troszeczkę inaczej wyglądający. Dodatkowo będą oczywiście dostępne. Oczywiście to może nie jest takie pojęcie trafione tutaj, bo mają być dostępne maty, e, Jak widzicie, do gry mają być dostępne koszulki i deckboxy, chyba e, stylizowane, właśnie na lorkane i tu są takie ceny w dolarach podane ile co będzie kosztować: starter deki po 17, pusterki po 6 dolców, i ministrów 50 dolarów, czyli w te okolice 200-220 zł u nas, koszulki 10 dolców za paczkę, ich tam pewnie będzie 65, bo przynajmniej z tego co pamiętam, to takie tematyczne koszulki są w pakach po 65 sprzedawane, 60 na talie 5 na zapas ewentualnie, deckboxy za 6 dolków, playmaty po 20 dolarów i Illuminers Quest, Quest Deep Trouble, czyli ta właśnie e, kooperacyjna wersja, którą ja na 100% kupię. E, to jest coś, co na 100% kupię. E, dzisiaj pisałem już do sklepu jednego, z którego ostatnio kupuję karciochy, czy to Pokémonowe, czy. Właśnie lorkane. Dostałem dosłownie w dwie minuty odpowiedź, że będą mieć wszystkie produkty. Ciekawe czy też będą mieć właśnie koszulki, maty i deckboxy i tak dalej. No przypuszczam, że na pewno no boostery, boosterboxy, e, trow i ten Deep Trouble. Na to liczę, bo to zamierzam kupić od razu jak tylko się pojawi w sprzedaży. E, więc będę mógł sobie albo solo pograć, albo z kimś, także czemu by nie. No, czekam, czekam. No i tutaj mamy taki troszeczkę smaczek nowych kart, które zostaną pokazane. Madrigal Family z filmu Encanto, nie oglądałem, więc kompletnie tych postaci nie znam. Ale jeżeli ktoś lubi oglądał, to może będzie zadowolony, może nie, ciężko stwierdzić. Ja nie znam kompletnie tych postaci. Mirabel, Felix, Julieta. Tu jest Mulan, która będzie tematycznie chyba. Jedn, to jest legendarka, która chyba będzie jakby motywem przewodnim jednego z tych predefiniowanych deków z tego quest'a, quest Trowa, czy tak zwał, jak zwał. Triple shot to jest ciekawa abilitka, która będzie zadawała obrażenia dwóm innym jednostkom, jak będzie zadawała obrażenia w duelu, w challenge'u, to będzie zadawała jeszcze dwóm innym taką sama ilość obrażeń, więc ciekawie będzie można to kombinować z boostowaniem z innych postaci. To jakaś nowa wersja Mieszki Miki, Ursula, legendarna Sea Witch Queen, Pewnie też będzie chodliwa, bo wszystkie te legendarne Ursule zauważyłem, że są w cenie. Ta Enchanted Ursula to jest już w ogóle kosmos, bo z Into the Inklands ta najdroższa, właśnie Ursula jest najdroższą Enchanted kartą z Into the Inklands, czyli z tego trzeciego i oscyluje w okolicach 250-300 dolarów mniej więcej za tę kartę, czyli no pewnie trochę ponad 1000 zł. Tu mamy Daisy Duck. No i tu już wróciliśmy, to jest tylko kilka kart zostało tutaj pokazanych mniej więcej, z jakiego też będzie koloru, czy też typu tuszu, bo ink type to jest typ tuszu, można powiedzieć. No i to by było na tyle, no. informacja tutaj wyciągnięta z, ze strony ScreenRant, przypuszczam jakiś, jakiś amerykański, czy, czy po prostu jakiegoś innego kraju portal informacyjny. No i powiem szczerze, czekam czekam, 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 bo tak jak wspomniałem na 100% nabędę Illuminist Quest Deep Trouble eee, no i być może Illuminist Row, ale to zobaczymy, bo no niestety no, drogi ta, drogi interes jest jakby nie patrzeć, więc zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja finansowa, pewne jest to, że na pewno tego Questa kupię a co dalej to się okaże bliżej premiery, jeszcze dwa miesiące mam na to E, jakoś po połowie maja prawdopodobnie ruszy opcja przedsprzedażowego zamówienia. E, tak przynajmniej dostałem informację w mailu, więc czekam na to i dajcie znać, co o tym sądzicie: czy zbieracie, czy gracie, czy i zbieracie i gracie, czy tylko gracie, czy w ogóle nie gracie, czy w ogóle was temat nie interesuje. Ewentualnie może byście zaczęli, e, może byście chcieli zacząć zbierać i lub grać. To. No co, no, 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 no wasza decyzja nie. Ja się z wami żegnam w tym momencie i czekam z niecierpliwością na, na, na nowy dodatek. Eee, zamówiłem sobie dzisiaj dodatkowe strony do klasera, więc będę miał miejsce, żeby te karty tam ewentualnie powrzucać. Tak więc, eee, no, czekam. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.